Jak człowiek dziwnie wygląda z czymś takim pod oczami. Trochę mi zjeżdża, no ale nieważne. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jestem w domu już. Muszę najpierw zrobić jakieś wprowadzenie. Pewnie byście się nie domyślili, prawda, że jestem w domu. Ale tak, jestem. Tak więc przed chwilą wróciłam ze szpitala. I byłam, no, jak to ostatnimi czasy by bywa, prawie codziennie, na radioterapii. I wszystko było normalnie i wychodzę. I złapała mnie pani. I mówi, Magda, tu dzwoniliśmy teraz do pacjentów, a ciebie nie ma na liście. Czy ty nie powinnaś mieć jutro kolejnego wlewu immunoterapii? I ja tak, może tak, że powinnam. O co chodzi? No to nie masz. I ja wiecie, takie, o co chodzi? Czemu? I w sumie, koniec końców nie wiem czemu. Jeśli mam być szczera, wydaje mi się, że nastąpił jakiś błąd, w sensie zapomnieli o mnie po prostu. Gdzieś tam coś w systemie nie zaskoczyło, bo powiedzieli mi, że ten mój lek jest i on tam na mnie czeka już od kilku dni. Więc to nie jest problem ze strony, że nie wiem, apteka nie dostarczyła leku czy coś, bo zdarza się coś takiego czasami. Więc ja mówię, no ale jak? I sobie od razu myślę, że dobra, zaraz będzie weekend, to co ja, to będę miała nagle przesunięte o kilka dni, o tydzień, bo ktoś czegoś nie ogarnął, bo o mnie zapomnieli w szpitalu. Wiecie, no to raczej nie mogę sobie wyznaczać jakichś tam dat sama, tylko to miało być po prostu co 3 tygodnie. I nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, bo no jakoś tak, nie wiem, nie byłam przygotowana w ogóle na otrzymanie takich wiadomości. No więc zostałam jeszcze w tym szpitalu trochę dłużej, próbując się dowiedzieć, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. No bo może to widać po jakości tego wideo, już się robi wieczór. Więc, no wiecie, tam chociażby recepcja już jest zamknięta. No nie wiem nawet, gdzie mam dzwonić. No o co chodzi? No ale na szczęście oni tam tak jakby wzięli się za to, nic nie musiałam robić, bo oni się zaczęli dowiadywać tam i wśród lekarzy, i tam jedna recepcja, druga, trzecia chyba nawet w to została wplątana. I spytali się, czy po prostu mogę nie przychodzić jutro, tylko pojutrze tam o świcie. Więc no już stwierdziłam, że no dobra, okej, niech będzie. W sumie trochę mi jest to na rękę, szczerze mówiąc, bo później będzie weekend i przez weekend nie mam radioterapii, więc będę mogła sobie po prostu odpoczywać po tym wlewie, a nie znowu jeździć do szpitala, więc głupio wyszło, ale dla mnie na plus. Jeżeli chodzi o radioterapię, no to już mam coraz bardziej tutaj czerwone. Myślę, że to trochę widać. Mam taki krem, którym cały czas to smaruję. No dużo tego nie zostało, więc myślę, że jakoś dociągnę. No a jutro dzień, którego się naprawdę boję, no bo jednocześnie będę miała immunoterapię i radioterapię. W sensie, no nie jednocześnie, tylko jedno po drugim. Na szczęście mi ustawili tak, że nie będę musiała wracać do domu i później jechać na ten taki wieczorno, czasami nawet wieczorno-nocne sesje, tylko że będę miała jedno po drugim. Chociaż zapisali mnie na 10:20 na tą radioterapię. Szczerze mówiąc, to wątpię, że zdążę, ale no tam już uprzedziłam ich, powiedzieli, że okej. Więc no nie wiem. Zobaczymy. Trzymajmy kciuki, żebym jakoś tutaj to ogarnęła. Po prostu boję się, że wiecie, że tak fizycznie no nie dam rady, bo po tym wlewie jestem taka dosyć mocno osłabiona, szczególnie na początku i no nie wiem, naprawdę nie wiem, no ale jakoś chyba trzeba zacisnąć zęby i dać radę. Coraz bardziej mi zjeżdża tutaj, więc no dobra, widzimy się nie jutro, a pojutrze. Cześć, ślepne, jak to właśnie ja. Zakrywam tutaj miejsce, gdzie normalnie mam naświetlanie radioterapią. Nie no, nawet nie widzę, gdzie gadam. Będę patrzyła, może tam. Wiecie co? Nie, to nie ma sensu. Po prostu teraz tam wejdę, a opowiem wam co i jak już z domu. Albo jak stąd wyjdę.
Nie wiem. Jestem właśnie po wlewie i jestem, tak się źle czuję, jest mi i niedobrze i po prostu jestem mega zmęczona, a muszę jeszcze iść na radioterapię. Nie wiem, jak to zrobię, ale no, w sercu jest taki jeden z trudniejszych dni. To jest ten moment w życiu, kiedy używam windy, żeby przejechać jedno piętro. Moje włosy chyba przestały się już mieścić w kadrze. Może powinnam jakoś dalej brać rękę, nie wiem. Ale no, mnie już śmieszy to, co się dzieje. Naprawdę może lepiej bez komentarza. Chociaż właściwie każdy, kogo spotkam, tak wiecie, normalnie w życiu, no musi skomentować, musi. Czy się znamy mniej, czy bardziej. To zawsze temat włosów jest takim tematem na rozpoczęcie rozmowy. No ale dobra, nie o tym. Minęły 2 dni, odkąd miałam wlew i dopiero teraz, właściwie nie dopiero, już teraz tak się ogarnęłam, że po prostu będę mogła dłużej z Wami porozmawiać, bo wcześniej to raczej leżałam w łóżku i jak miałam jakiś zryw, żeby się czymś innym zająć poza leczeniem, no to wiadomo, mam 2-latkę w domu, więc miałam co robić. I tak, jeżeli chodzi o sam wlew, to przebiegł on bez problemów. Nie miałam tego ataku alergii, reakcji alergicznej, może tak to lepiej brzmi. Więc wszystko ok, tylko że było takie opóźnienie. W sensie, dobra. Ja to tak nie umiem jakoś tak chronologicznie jechać, zawsze się zaplączę. Miałam tam być o 8:30 na wlew i zapisali mnie na radioterapię na 10:20. I bardzo się ucieszyłam, że jestem zapisana na tę poranną zmianę, a nie na tą wieczorną, no bo wtedy musiałabym 2 razy jeździć do szpitala, a raczej ten wieczór czy popołudnie po wlewie nie wygląda, jakbym miała dużo energii i chęci do życia. Więc ucieszyłam się, że dobra, miejmy to z głowy, zostanę po prostu dłużej w szpitalu, jakoś się tam przemęczę i to pójdzie. No tylko, że będąc dzień wcześniej tam na radioterapii, powiedziałam im, że no jutro jestem właśnie tutaj też zapisana na radioterapię na 10:20, ale czy jak będzie jakieś opóźnienie, to mogę przyjść trochę później. Czy to będzie problem, czy w ogóle ktoś tu jeszcze będzie, czy dopiero na tę drugą zmianę. No bo sobie pomyślałam, ok, wpisali mnie na tę immunoterapię na 8:30, ale wiecie, to nie wygląda tak, że ja sobie wchodzę o 8:30, ok, wjeżdża kroplówka, wszystko mi tutaj spływa i do domu. Tam głównie to idę i po prostu leżę i czekam, że najpierw, wiecie, wszyscy się zbierają, przychodzą lekarze, badają nas, rozmawiają z nami, właśnie jakieś tam, nie wiem, ogarnianie recept, wenflon trzeba też w siebie wbić, zrobić test ciążowy, tam zważyć się, no wiecie, jakieś takie przygotowawcze rzeczy i to zazwyczaj długo trwa, szczególnie, że no, na takiej sali jest 9 osób. No i później po prostu każdy leży i czeka. No i czeka się na ten lekarz przyjdzie. I powiem Wam, że z tym już bywa różnie, bo czasami to jest taki pan z apteki po prostu, który przyjeżdża takim wózeczkiem i tam rozdają każdego koło łóżka jego kroplówki, jego chemioterapię, immunoterapię. Nie wiem, co tam jeszcze ludzie dostają, no ale rozumiecie, leżymy na onkologii, wiadomo. No i tutaj było tak średnio, jeżeli chodzi o czas, no ale tak myślałam, że się no nie wyrobię aż tak szybko, żeby zdążyć na 10:20, no ale oni powiedzieli, dobra, okej, no to tam jak się spóźnisz, dobrze, że powiedziałaś, to tutaj zanotujemy i po prostu przyjdź po wlewie. No i wiecie, liczyłam na to, że będę jakoś tam, nie wiem, z pół godziny spóźniona, 40 minut i wychodzę z tego wlewu o 12:30. Ja już stwierdziłam, rany, no przecież nikogo tam nie będzie i że będę musiała jednak przyjeżdżać wieczorem
i byłam bardzo słaba po tym wlewie. Właśnie, co prawda nie miałam tej reakcji alergicznej i bardzo się z tego cieszę, ale byłam bardzo osłabiona, ledwo co trzymałam się na nogach, było mi też niedobrze i sobie po prostu, wiecie, tak jakby każda opcja wtedy była dla mnie słaba, że i zostanie, ale też potem przyjechanie, szczególnie jak miałam jeszcze sobie postel gdzieś w korkach. No ale dobra, stwierdziłam, że no pójdę tam i zobaczę. No to nikogo nie było w ogóle w całej poczekalni, ani jednego pacjenta, nawet nie było pana na recepcji. Ja mówię, no świetnie, że po prostu mają jakąś przerwę na lunch czy coś takiego. No ale dobra, tam poczekałam, przyszedł pan, wpisał mnie tak jakby na następny dzień, bo tutaj umawia się po prostu z dziennym opóźnieniem i poszłam tam. No i bardzo mnie zaskoczyło to, że mimo, że nie było w ogóle pacjentów, to byli lekarze. I od razu pani mnie zawołała, o Magda, no i jak tam wlew i coś. Już okazało się, że oni po prostu zamiast, wiecie, pójść tam do domu, oni na mnie czekali. Ja po prostu byłam w takim szoku, że skończyli pracę i czekali, aż przyjdę. W głowie mi się to nie mieści i po prostu, no do dzisiaj jestem w szoku, bo wiecie, równie dobrze mogli mi powiedzieć, że nie wiem, zostawić informację na recepcji, że mam przyjechać na 17, 19, 22, wtedy, kiedy dalej to robią. Byłam tam jedyną pacjentką i normalnie wzięli mnie, zrobili to, co mieli zrobić. Przepraszałam ich 15 razy za to opóźnienie i że musieli czekać. A to oni mówią, że okej, w porządku, przecież takie rzeczy się zdarzają, że to ty masz przecież ciężki dzień, że masz podrząd i tak dalej. No, normalnie szok. Normalnie wielki szok. Właśnie też, w sensie ja już to wcześniej stwierdziłam, że przyniosę im jakąś paczkę takich polskich, nie wiem, przekąsek, słodyczy, co znajdę właściwie, bo to jest jakiś najlepszy oddział, na jakim kiedykolwiek byłam i już byłam tam wiele razy i za każdym razem każdy jest tak przemiły, tak pomocny, taki po prostu miły dla pacjentów. Nie, no po prostu super. Naprawdę to jest piękne, co oni robią tam zawsze, nawet w poczekalni, wiecie, jest bardzo miło, oni też wychodzą do pacjentów, o, pani Mario, jak tam, coś tam o kocie zaczęli gadać, potem przyszli na maltański, więc nie wiem, co się stało z tym kotem, ale naprawdę, naprawdę mega. Też jak byłam jeszcze wcześniej, kilka dni temu, to wchodzę tam już do tej sali, gdzie to się odbywa, ta radioterapia, no i jakaś pani mi się przedstawia i mówi, że miło nie poznać. I druga pani mówi, co nie poznałaś jeszcze Magdy? Nie? Ja takie w ogóle, co? Że to my tak tu, wiecie, tak się znamy? Ja to raczej, że tak sobie zawsze cicho siedzę i się tam nie odzywam i staram się być taka szara. No ale okazało się, pani powiedziała, że ja jestem zawsze taka uśmiechnięta i miła. A to jest, wiecie, taki oddział, gdzie tam bez maseczek, no bo dziwnie, jakby mieli mi zakładać maskę na maseczkę jeszcze, to bym pewnie się udusiła. Więc nawet widać uśmiech. No po prostu byłam w szoku i pani mi zaczęła opowiadać, że niedawno była w Polsce, zaczęła mówić o Krakowie, o Zakopanem i że mamy dużo sklepów Żabka. I po prostu, wiecie, jakieś takie zupełnie losowe tematy też o Polsce. No plus wiadomo, zawsze jest o uchodźcach, to każdy do mnie w szpitalu o to zagaduje. No ale dobra. Wróciłam stamtąd strasznie, strasznie zmęczona. Było mi niedobrze, kręciło mi się w głowie, ale przetrwałam. Przetrwałam ten chyba najtrudniejszy dzień tego kwartału i bardzo cieszę się, że mam to z głowy. Tak jak mówiłam, to się działo 2 dni temu, więc cieszę się, że ja już jestem w takim stanie 2 dni później. I okej, wczoraj było beznadziejnie, nic praktycznie nie zrobiłam, ale wiecie, po chemioterapii ja tak się czułam z 7 dni. A nie 2. Więc no, tak fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Też jeżeli chodzi o moje żyły, bo też były pytania, to
jest dobrze, w sensie, że raczej nie mają problemu, żeby mi się tam wbijać. Wiadomo, jeżeli ktoś jest jakiś tam mniej doświadczony czy coś, no to może nie za pierwszym razem, ale tak, to naprawdę, naprawdę jest ok. I cieszę się, że kolejna immunoterapia za mną, tak jak mówiłam wcześniej, no to dalej to utrzymuję. Nie wiem, ile ich będę miała. Mówią, że do 16. Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby nie było ich aż 16, bo jak sobie myślę, że jeszcze aż 17, to no nie bardzo mam na to ochotę, tak czy siak. Jeżeli chodzi o radioterapię, to zostały mi 4. Tak, zostały mi 4. Myślę, że o jakichś tam skutkach ubocznych poopowiadam w jakimś innym filmie. Teraz już Wam dziękuję za oglądanie. Ja tutaj jeszcze sobie poodpoczywam, poodpisuję Wam trochę. Bardzo dziękuję, że cały czas zostawiacie te komentarze, nawet jeżeli nie mam czasu, tak wiecie, no, fizycznie po prostu na nie odpowiedzieć, to wszystkie zawsze czytam, więc bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!